I hej, siemano, z tej strony Makler Gens, witam was bardzo serdecznie w kolejnym update video w Call of Duty Modern Warfare. Tak jest, wiem, trochę czekaliście, trochę było mało informacji, lecz tym razem mamy full trailer, tak zwany Season 1 Refresh, czyli odświeżenie pierwszego sezonu i dodanie nowych map, nowych trybów i tak dalej, więc dzisiaj sobie mówimy, a raczej przekażę wam najnowsze informacje, co się dzieje generalnie w Call of Duty Modern Warfare. A więc może przejdźmy do tego pierw ogromnego kontentu, powiedzmy ten, który jest widziany na pierwszy rzut oka, no i darmowy oczywiście. A więc mamy dwie nowe mapy plus tą trzecią mapą jest powiedzmy zmiana pory, jakby pory dnia, wiecie, mamy teraz święta i tak dalej, więc będzie takie małe kosmetyczne urozmaicenie w tej, na tej mapie. Ale więc, mamy dwie mapy 6x6, między innymi Shipment, który powraca kolejny raz do Call of Duty i tym razem jest trochę zmieniony, jest sporo hejtu na tą mapę. Ja uważam także, że jeśli oni dodają Shipmenta, wiecie, remasterują go, moim zdaniem on powinien zostać taki, jaki jest. Czyli taki, jaki był stworzony wcześniej w poprzednich kodach, w Call of Duty, chociażby Call of Duty 4 Modern Warfare. No naprawdę ta mapa jest jedna z najlepszych, jeśli porównasz takie mapy jak właśnie Shipment czy Shoot House, wiecie, takie małe, chaotyczne, gdzie jest dużo ludzi i ciągle akcja jest, prawda? Że w tym przypadku, gdzie mamy Modern Warfare, no i mamy takie rok, jaki mamy, 2019, gdzie mamy takich graczy, jakich mamy, i zmienia ich lokacje specjalnie, żeby kampić, to naprawdę taka mapa może się stać nie najlepszą, lecz najgorszą, ponieważ mamy nowe wejścia, możemy chodzić tym razem po kontenerach, jakby no fajnie, realne, możemy wskakiwać na górę, ale też mamy wielopoziomowe, tak zwane otwarte kontenery, gdzie możemy się w nich schować, postawić Claymora i kampić. Tak naprawdę jest moim zdaniem głupie, jak oni wprowadzają takie właśnie drastyczne zmiany. Jakby Crash był fajny, jeśli chodzi o Crash, tutaj przypomnę, Crash został zremasterowany, no i jest o wiele gorszy, jest o wiele bardziej tutaj krytykowany przez graczy Call of Duty, także przeze mnie. Ja zbytnio nie grałem dużo na tej mapie, lecz odczuwam, że nie jest tak przyjemne, nie jest tak właśnie fajne, że wbijasz, biegniesz do akcji, jesteś w akcji i zabijasz, tam giniesz, cokolwiek robisz, prawda? Lecz, więc Crash powiedzmy nie odegrał dobrej roli, a Shipment czy odegra? Wątpię, naprawdę, jakby te mapy, nie wiem co oni z nimi robią, lecz takie remastery nie bardzo mi się one nie podobają. Napiszcie, co wy o tym myślicie. Ale druga mapa jest to Vacant. Nie wiem, jak to dokładnie czytać. Jest to właśnie mapa, która jest już w sumie w grze. Tylko że ta mapa jest w mapie, wiecie, o co chodzi. Mamy Port of Verdansk, jest to mapa Grand War i na tej mapie mamy właśnie tą mapę, jakby wiecie, w środku, więc na C, o ile pamiętam fladze, możecie mnie tu poprawić, jeśli nie pamiętam, ale to jest generalnie mapa z poprzednich modów, już nie pamiętam jakich, i powraca do Call of Duty, kolejny remaster, powiedzmy darmowy, fajnie, przyjmę, lecz no remastery, ja bym przyjął chętnie darmowe nowe mapy, które powiedzmy mają ten jakiś flow, chociażby 3 lane maps, które mają właśnie lewą ścieżkę, prawą ścieżkę, środkową ścieżkę, jak to było chociażby z Black Opsem, a nie tyle tych wejść i tak dalej. Naprawdę, no to jest dużo oczywiście krytykowania, lecz Vacant powraca. Czy jesteście zadowoleni? Napiszcie w komentarzach. No i trzecia mapa, powiedzmy, która nie jest nowa, ponieważ jest to Dox. Jak wiecie, Dox to jest mapa w trybie Gunfight 2x2 i ona właśnie powraca z zmienionym environmentem pogody, jakkolwiek to nazwać, motywu. Mamy motyw świąteczny, jak widzicie, stroje świąteczne, skiny, ale to zaraz oczywiście o tym pogadamy. Pierwszy gadamy o mapach. No i co tu też powiedzieć, no tylko tyle, że mamy dekoracje. Szkoda, że to jest akurat ta mapa. Może to nie jest jedyna mapa, którą dostaniemy w trybie świątecznym. Może to jest kilka innych map, pokazali tylko tą jedną. Lecz to i tak, no plusy dla nich, fajne tutaj wprowadzają, wiecie, urozmaicenie gameplayu. Dla niektórych to nic, ale dla niektórych to jest dużo. No i przechodzimy teraz do game modów. Zostaną dodane dwa nowe game mody. Wcześniej na tym promo widzieliśmy, że tylko będzie Reinforce, Infected i tak dalej. Lecz no, to co nam pokazali, to nie było wszystko, tak zwany cały roadmap. A więc mamy dwa nowe game mody i strzelam, że to co wszystko było pokazane na trailerze nie wyjdzie naraz, ponieważ to by nie miało sensu, żebyśmy tyle na raz otrzymali kontentu. Prawdopodobnie w jednym tygodniu Shipment, w drugim Vacant, w trzecim tygodniu jakiś kolejny tryb. A więc tak jak mówiłem, mamy dwa nowe game mody, Cranked, pierwszy to jest Cranked, a drugi to jest Drop Zone. A więc porozmawiamy sobie, co to jest Cranked. Cranked to już był game mod, który byłby w poprzednich Call of Duty, o ile pamiętam Ghost, mogę się mylić. I nie wiem, wiem, że był, ponieważ pamiętam, jak miałem dobrą zabawę grając w niego. I w sumie ten game mod naprawdę może się wpasować w Modern Warfare tutaj dzisiejsze. A więc już tłumaczę, jak działa ten tryb. A więc generalnie, jeśli nie zdobędziesz w ciągu 30 sekund tego killa, twoja głowa generalnie eksploduje, co oznacza, że musisz jak najszybciej znaleźć gracza, zanim oczywiście upłynie te 30 sekund i ty zostaniesz zabity, więc moim zdaniem to był bardzo fajny game mod i co jak już mówiłem, wpływa bardzo dobrze na rozgrywkę, ponieważ każdy się musi ruszać, no w pewnym sensie możesz kampić, lecz te 30 sekund, jeśli nikt nie przyjdzie do twojej kamperskiej miejscówki, no to zginiesz, więc generalnie musisz się ruszać, ty musisz znajdować tych przeciwników,
przeciwników, aby ten licznik był resetowany, ponieważ jeśli ty nie zabijesz nikogo w ciągu 30 sekund, no to giniesz. Więc to jest bardzo fajny tryb, który był w poprzednich kodach, no i powraca. Drugi tryb to jest to Drop Zone. Można to przybliżyć do Hardpointa, ponieważ co chwilę na mapie znajduje się miejscówka, do której musicie się udać, lecz w tej miejscówce zarabiacie punkty, wraz z tym z nieba spadają supply dropsy, czyli tak zwane skrzynki, które możecie podnieść. No i wezwać killstreaky, aby dominować nad przeciwnikiem, więc ten tryb jest dosyć fajny. Jak już mówię, to jest coś w stylu Hardpointa, tyle że macie właśnie miejsce supply drops, gdzie musicie te miejsce bronić, aby zdobywać punkty i generalnie jakby wiecie, mieć power position, to jest tak zwaną poprzez zdobywanie tych skrzynek, które spadają z nieba. Więc to jest moim zdaniem przyjemny tryb, który mam nadzieję wgra się tutaj w Modern Warfare. Napiszcie co o tym myślicie. A więc jeśli chodzi o tryby mapy, no to tyle o multiplayer. Przechodzimy do Spec Ops. Spec Ops otrzymujemy nową misję. Nie wiem, czy na start jest ich już sporo. Wy na kanale otrzymaliście ode mnie dwie misje, jak przejść pierwszą i drugą. Jest ich około 8, nie wiem, 6, coś koło tego, nie patrzałem. Zbytnio nie gram w Spec Ops, ponieważ nie jest tak... Jak to już powiedział, jeden użytkownik jest tak w kurwę trudne, no i jedna misja tak naprawdę zajmuje 4-godzinne granie, żeby ją przejść. No zależy, ktoś może szybciej, ktoś może, wiecie, później przejść, lecz... No i jak już mówiłem, ja mam tutaj sceptyczne opinie na temat Spec Ops i nie będę się wypowiadał oczywiście w tym filmie, bo w tym filmie wam przekazuję najnowsze informacje. A więc mamy nową misję Strongbox, jest to misja, w sumie tak naprawdę nic nie wiemy, wiecie, fabuły, ponieważ Spec Ops jest kontynuacją fabuły, nic nie wiemy co tak naprawdę w tej misji będziemy robić, lecz ja jestem powiedzmy jak już mówiłem trochę do tyłu, więc też nie ogarniam, lecz to jest nowa misja. Jedna Strongbox. Czy będzie na premierę dzisiaj? Nie mam pojęcia. No i kolejna rzecz, są to dwie kolejne misje, tylko że to są nie misje te takie główne na otwartym świecie. Są to misje special mission, wiecie, w takiej drugiej kategorii, gdzie mieliście poprzednie operacje Door Kick i tak dalej. Więc teraz mamy dwie nowe misje. Pierwsza misja jest to Disform, czyli dysformowany, wiecie o co chodzi. I druga misja jest to Bomb Squad, więc... Przyjemna nazwa, Bomb Squad brzmi jak atak terrorystyczny. No nie wiem, te mini misje, mini operacje, mini jakkolwiek to nazwę, special missions, nie są też tak przyjemne, ale jednak jest to jakiś content, na którym warto wbić w grę i pograć sobie chwilę. Więc to są dwie nowe misje, które wbijają, miejmy nadzieję, na premierę tutaj 18 grudnia, czyli właśnie dzisiaj, jak to oglądacie, dziś jest update. I co do propos update'u, nie mam pojęcia, czy on będzie, wiecie, czy on jest już w grze, czy my już go wcześniej pobieraliśmy, ponieważ wcześniejszy update zajmował aż 16 giga. A czy ten update będziemy musieli pobierać? Strzelam, że tak, o ile się nie mylę, będzie to update 1.12, więc strzelam, że będzie zajmował sporo, o ile wkluczy nam te wszystkie właśnie mapy naraz, tryby i tak dalej, lecz oczywiście, jak już mówiłem, prawdopodobnie nie dostaniemy wszystkiego naraz, więc to są te tryby, to są te mapy. A, no i Double XP, bym prawie zapomniał, od 20 do 23 grudnia, więc to jest piątek do poniedziałku, od godziny 19, macie Double Exp Weapon, więc to jest podwójny exp na broń i jest to bardzo dobrze, ponieważ bronie naprawdę sporo zajmują, szczególnie, że w Modern Warfare bronie się exp z jakieś 18 godzin szacowane. Każda broń ma powiedzmy szacowane 50 do 70 leveli, dodatków, kamuflaży, wyzwań i tak dalej, więc to jest powiedzmy dobra informacja, że dostajemy właśnie ten double exp, aby wbić do gry, no i zdobywać ten exp podwójnie, czyli podwójnie szybciej. A więc grubsza, jeśli chodzi o tutaj cały content, to jest właśnie na tyle. Jak już mówiłem, prawdopodobnie tyle nie otrzymamy naraz contentu, lecz mamy jeszcze kilka niespodzianek. Między innymi po update'cie, czyli dzisiaj w środę o 18 grudnia po 19, gdy już oczywiście wasz update zostanie zainstalowany, będziemy mieli małą niespodziankę właśnie w tak zwanym tutaj naszym sklepie w Modern Warfare. Będziecie mieli darmową rzecz do odebrania w sekcji Just For You, czyli tylko dla ciebie, i tam właśnie otrzymacie jakąś niespodziankę. Nie wiem co to będzie, to jest prawdopodobnie jakaś świąteczna, nie wiem, niespodzianka typu wisiorek, czy może jakieś kotpońcy, czy coś w stylu bym strzelił, czy jakiś może bundle za darmo, chociaż wątpię, ponieważ a propos bundle, mamy trzy nowe bundle, które kosztuje sporo, chociażby ten pierwszy, który widzicie na ekranie, jest to Nikito, jak wiecie, to jest druga z dwóch postaci, która została dodana, a raczej operatorów w pierwszym sezonie, jak wiecie, mamy Marę, która jest za darmo do zdobycia lub po prostu możecie sobie kupić, w sensie jak kupujecie ten bundle pass, możecie szybciej ją dostać, też możecie zrobić wyzwanie, lecz Nikito nie macie szans, jak na to wygląda, nie macie szans zdobyć tego za darmo. Bundle kosztuje 2400 kotpońców, czyli jest jakieś 84 zł przeliczając na polskie. No to jest masakra, że operatora jakby spoko, to jest wciąż kosmetyka, tak naprawdę twoja postać nic nie robi w grze, nie jest szybsza, nie ma większego damage'a. To jest kosmetyczne tutaj skiny i tak dalej, lecz naprawdę za operatora...
To jest coś, jak właśnie było w Blackoutie, że musieliśmy kupować te postacie, a jak wiecie, na początku nam obiecali, że wszystkie postacie będą możliwe zdobywania poprzez granie w grę. Oczywiście to się odwołuje do Black Ops 4, nic nie było tak powiedziane w Modern Warfare, lecz no jak widzicie, mamy Nikito do kupienia. No i za te 80 zł wraz z tym otrzymujecie tam dwa blueprinty na broń, nóż, tam jakąś emotkę oraz tier skip na wasz właśnie... tak zwany na taką zwaną kontrabandę. Więc to taki bundle, powiedzmy, drogi i czy opłacalny, wy zdecydujcie. Ja osobiście nie zachęcam do kupywania mikropotansji, ponieważ tym więcej osób kupi, tym oni droższe te mikrotransakcje będą wprowadzać. Wiecie, o co chodzi. I mi osobiście aż tak nie zależy. Może odrobinkę, lecz no. Tak, tak, takie mam zdanie o tych mikropotansiach, ponieważ dopóki bronie są za darmo zdobywane i tak dalej, wiecie, było gorzej w Black Ops 4. Więc dopóki mamy taki system tych mikrotransakcji, a nie inny, to ja jestem jeszcze okej z tym. Ja nie jest fair, lecz mogło być gorzej, ponieważ wiemy, jak było gorzej z Black Ops 4. Każdy wie, kto był oczywiście tutaj na kanale przez cały rok. A więc gdy obgadaliśmy już zagratowanego Ruska z OFSB, zostały nam jeszcze dwa bundle do obgadania. Ja tutaj oczywiście nie będę omawiał poszczególnych itemów. Wy możecie sobie spauzować, obczaić to chociażby jutro w grze, albo chociażby na tym filmie. Pierwszy tutaj bundle jest to Holiday. Jak widzicie, mamy skiny świąteczne, więc tutaj nic dużego. Czy jest warto? Wy możecie oczywiście zdecydować. Tutaj mamy biało-czerwony skin i tak dalej, więc trzeci, ostatni bundle jest to Bloodstained. I jak widzicie, ten jest droższy. Tamten kosztował 1000 tokot pointsów, ten kosztuje znowu 2400, więc znowu wracamy do 80 zł i czy ten skin, ten blueprint za te 80 jak jest warto? Nie wiem, napiszcie w komentarzach, ale tak czy inaczej, to chyba wszystko, jeśli chodzi o darmowy content oraz płatny w Call of Duty Modern w naszym update'cie. Więc dzięki za oglądanie, no oczywiście subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymać te najnowsze informacje w Call of Duty. Czy będzie stream z dzisiaj z tego update'u? Zobaczymy. Czy będzie stream dzisiaj z Ordera? Też zobaczymy, naprawdę jeszcze nie wiem. Więc dzięki za oglądanie, jak już mówiłem, subskrybuj kanał, jeśli chcesz otrzymać te najnowsze informacje w Call of Duty. Oraz naprawdę zostaw lajka, ponieważ bardzo mi dużo pomoże, a tobie zajmie jedną głupią sekundę, więc dzięki. No i co? Do usłyszenia, na razie. Maklera. Drop zone contested.